Cześć, witam Cię w odcinku, w którym powiem parę słów o projekcie ION. Projekcie, który jest tworzony przez firmę Microsoft, którego zadaniem jest między innymi zarządzanie cyfrową tożsamością oraz przede wszystkim poświadczanie prawdziwości tej tożsamości w zdecentralizowanym świecie smart kontraktów i aplikacji opartych o blockchain. Tak naprawdę tutaj na pierwszym wstępie do tego filmu chciałbym zaznaczyć, że projekt ten, o którym będę mówił, nie jest listowany na żadnych giełdach, nie posiada swojego tokenu, także uważajcie na to, aby nie dać się złapać w inne projekty, które brzmią tak samo, a które mogą się podawać za ten projekt pochodzący od Microsoftu. Tak naprawdę projekt Microsoftu o tej nazwie ION, a tak naprawdę nie tylko Microsoftu, ale całej fundacji Decentralized Identity Foundation, kryje się właśnie projekt ION, który, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest wyświetlony, nie jest listowany na giełdach i raczej nie znajdziemy go na tę chwilę na CoinMarketCapie czy na CoinPaprika, tudzież na CoinGecko. Dlatego zwracajmy uwagę dokładnie, o jakim projekcie mowa, bo często może się zdarzyć ta po prostu zbieżność nazw. Przypominam, że mamy bardzo dużo projektów kryptowalutowych, tutaj ponad 6 tysięcy na CoinGecko, prawie 7 tysięcy i te zbieżności z nazwami myślę, że będą po prostu się pojawiać. Jeśli chodzi o projekt ION Microsoftu, czyli Identity Overlay Network, działa on na blockchainie Bitcoina, jest to projekt drugiej warstwy. Co do zasadności wykorzystania tego projektu i prac nad tym projektem, to mówimy tutaj o cyfrowej tożsamości i tutaj dwa ważne aspekty wchodzą w grę tak naprawdę. Pierwszym z nich jest uwierzytelnianie. Tutaj często jest używane słowo autentykacja, które według mnie i według jeszcze wielu specjalistów z branży IT jest niepoprawne. Poprawnym sformułowaniem jest uwierzytelnianie, nie autentykacja. Także uwierzytelnianie, czyli poświadczenie tej naszej cyfrowej tożsamości. A drugim terminem tutaj, który również wiąże się z tym projektem, jest autoryzacja i autoryzacja polega na umożliwieniu dostępu do danego zasobu sieciowego. Także najpierw zachodzi uwierzytelnianie, gdzie dany system, że tak powiem, potwierdza naszą tożsamość w oparciu właśnie o konkretne tutaj algorytmy, konkretne technologie. Jedną z tych technologii jest właśnie Identity Overlay Network, a następnie kolejne mechanizmy implementujące autoryzację umożliwiają dostęp tak uwierzytelnionemu użytkownikowi do konkretnych zasobów całej sieci, co mniej więcej zobrazowane jest to, co powiedziałem na tym dosyć może dla niektórych skomplikowanie wyglądającym schemacie. Oczywiście tutaj zachodzi również wykorzystanie IPFS-a, który tutaj właśnie umożliwia wykorzystanie zasobów dyskowych, zasobów sieciowych już po prawidłowym procesie autoryzacji, czyli procesie dającym dostęp do konkretnych zasobów. Także tutaj widzimy taki cały ekosystem. Mamy zarówno blockchain bitcoinowy, mamy technologię zaimplementowaną na drugiej warstwie tego protokołu, mamy IPFS-a i to wszystko również łączy się z popularnym
ze zdobywającym coraz większą popularność stwierdzeniem SSIF, czyli Safe Sovereign Identity, również w kontekście projektów blockchainowych. I również na samej stronie techcommunity.microsoft.com możemy znaleźć szereg informacji, dosyć obszerny artykuł opisujący tą technologię. Jej działanie pokrótce właśnie wyjaśniłem we wcześniejszej tutaj mojej wypowiedzi. Parę słów odnośnie fundacji, którą Microsoft tworzy włącznie z innymi przedstawicielami świata technologii czy też świata biznesu. Część z tych projektów na pewno są znane osobom zainteresowanym właśnie kryptowalutami, zainteresowanym technologią blockchain, jak chociażby Sovereign, Hyperledger. Także mam tutaj dosyć mocny zespół. Mamy również Earth Recorda. Mamy przedstawicieli typowej branży IT w postaci firmy IBM, w postaci Accenture. Także to są naprawdę dosyć poważne instytucje, które tutaj razem chcą tworzyć właśnie ten mechanizm, tą technologię umożliwiającą zarządzanie tożsamością. Oczywiście tutaj pojawia się pojęcie Zero Knowledge Proof, temat, który już kilka razy omawiałem na swoim kanale. Pamiętajmy, że w świecie zdecentralizowanym zarządzanie tożsamością jest niezwykle istotne z tego względu, że większość tych projektów, jak i ich użytkowników skupia się mocno na prywatności, na anonimowości. Dlatego tutaj to poświadczenie tego, że ktoś jest daną osobą, a jednocześnie nie występowanie potrzeby na pobieranie od tej osoby, od tego podmiotu konkretnych danych jest niezwykle ważne. Podobnie zresztą jak chociażby, obrazując to prostym przykładem, kupowanie alkoholu w sklepie monopolowym, będąc już pełnoletnią osobą, chcemy to zrobić, jesteśmy proszeni o potwierdzenie tej naszej pełnoletności i robiąc to w sposób taki, że doprowadzamy do celu, czyli kupujemy te przedmioty w sklepie, jednak nie pokazujemy tego dowodu z tą konkretną datą. Także to jest taki najprostszy przykład funkcjonowania właśnie algorytmów z wiedzą zerową, czyli Zero Knowledge Proof. Udowadniamy coś, nie pokazując jawnie danych to potwierdzających. To jednym zdaniem tak można skwitować Zero Knowledge Proof. I to stoi również ta technologia za zdecentralizowanym zarządzaniem tożsamością. Nad tym po części też pracuje Identity Foundation, tutaj, której strona wyświetlona jest właśnie na ekranie. Co ciekawe, fundacja ta już posiada organizację na GitHubie, Decentralized Identity Foundation. Mamy tutaj szereg repozytoriów implementujących tą technologię dla kilku środowisk. Mam tutaj na przykład dla środowiska Java pracę w poszczególnych repozytoriach. Myślę, że są na bieżąco prowadzone, są stale kontynuowane. Oczywiście część repozytoriów nie posiada, co czy posiada aktualne commity, aktualne rozwiązywane issue, aktualnie zakładane pull requesty, czy też upubliczniane kolejne wersje release. Myślę, że z dużą śmiałością można stwierdzić, że tutaj w tej organizacji na GitHubie, która stoi za właśnie zbiorem tych wszystkich firm wyświetlonych na ekranie, świadczy to, że ta technologia zdecydowanie jest technologią przyszłości i myślę, że warto śledzić projekty, które skupiają się właśnie na zdecentralizowanej tożsamości, na potwierdzeniu cyfrowej tożsamości w świecie blockchain. Co ciekawe, tutaj mówię o projekcie, który na tę chwilę nie posiada
żadnego tokenu, nie posiada właśnie konieczności kupowania, posiadania takiego tokenu użytkowego do realizacji tych zadań. Także to też powinno tutaj części z Was zapalić światełko w tunelu, że tak naprawdę w świecie blockchain, w świecie kryptowalut nie wszystkie projekty muszą się tokenizować, gdyż no niestety trzeba to przyznać, myślę, że jasno, większość tych tokenów powstaje tylko po to, aby sfinansować dany pomysł, a jeśli chodzi o ich token economy, o ich ten aspekt typowo użytkowy, to po jakimś czasie on zanika, a projekty te, mając już finansowanie, są po prostu prowadzone i rozwijane jak tradycyjne projekty z branży IT. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Krótko podsumowując, projekt Ion jest projektem Microsoftu, jednak nie jest to projekt, który jest wyświetlany, jest listowany na właśnie serwisach agregujących projekty kryptowalutowe, dlatego tutaj zwracajmy szczególną uwagę. Projekt ten jest jakby produktem współpracy, powołania fundacji, gdzie mamy takie duże firmy jak Microsoft, IBM, mamy Hyperledger, jest tam też przedstawiciel projektu Ontology. Także to wszystko, te wszystkie osoby współpracują nad tym dosyć istotnym zagadnieniem. To wszystko, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już tyle. Cześć.